a tu kontrojański chłopak, tu Pluton siedzi w środku, jak go raz, wiesz, otworzą, to chyba, że mają jakiś, wiesz, taki właz od spodu. Wystarczy, że wszyscy go idą, dobra! Piotr teraz czeka na koniec. Nie wiesz, że teraz bez telewizji po prostu. Już? Paweł, gotowy jesteś? Tak. Już? Tak. Mieszamy. Nie. A no to panie wojewodo, my słowa dotrzymali. Myśmy słowa dotrzymali. Obywatele po o, jest policja. A pan wojewoda powiedział, że to jest haniebna akcja. Unia Europejska jest nasza. Szanujemy wszystkie flagi. Flagę Unii Europejskiej też szanujemy. Zaraz ściągną, ale myśmy to wykonali. Myśmy słowa dotrzymali. Korzystamy z wszystkich dóbr Unii Europejskiej i chcemy w niej pozostać. A wojewoda nazwał nasz czyn, czy naszą akcję haniebną. Ja tego po prostu nie rozumiem. Jestem humanistką i uważam, że takie słowa nie powinny padać wobec normalnej, zwykłej akcji obywateli, do której mamy prawo. Kiedy słowa padły, w jakich okolicznościach? W liście w odpowiedzi rzeczniczki wojewody, że jest to haniebna akcja. My żeśmy dostarczyli tak, flagę z prośbą, żeby opowiedzieć. Z listem. Proszę wypowiedzieć. No to już wszystko koleżanka powiedziała. Chodziło o to, że dostarczyliśmy tydzień czy dwa tygodnie temu flagę Unii Europejskiej wraz z listem z prośbą do wojewody, żeby powiesił. Bo może nie miał, może gdzieś nie miał na składziku, tak, może jest urząd na tyle biedny, że nie było stać na zakup flagi. Poprosiliśmy o to, żeby to powiesił i na to dostaliśmy odpowiedź, że nasza prośba jest haniebną akcją wymierzoną, nie wiem w co dokładnie wymierzoną, ale w każdym razie wymierzoną we wraże siły po prostu. To z tego powiedzieliśmy panu wojewodzie, że jeżeli ma problem, powiesimy sami. Na co dostaliśmy też odpowiedź, że uruchomi służby podległe wojewodzie do sprzeciwienia się tej naszej akcji. No więc czekamy na te służby, niech tu przyjdą. Ja tylko chciałem zapytać pana wojewodę, czy wyobraża sobie, żeby polska flaga sprzed budynku Unii Europejskiej też została zdjęta, tak? Bo przecież do tej pory tam dumnie powiewa razem z innymi flagami pozostałych członków Unii. Już nie mówię o tym, o symbolice, bo nie wiem, czy wojewoda w ogóle, ktoś wojewodę poinformował o chrześcijańskiej i właściwie katolickiej symbolice tego znaku, więc może chociażby przez ten wzgląd na tą symbolikę, tą flagę by uszanował.